Jestem mega ciekaw, jak można daleko wyjść poza mapę. No właśnie chciałem zobaczyć, co tam będzie. Wbiegasz i mów kiedy. Biegam. Cześć moi drodzy, z tej strony FRL, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku wraz z Szaku TV postaramy się zrobić jak najdalszego fraga za pomocą C4. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Hej, hej, moi drodzy, z tej strony FRL, jest dzisiaj ze mną Szaku TV, siemaneczko. Hej, hej. I postaramy się dzisiaj razem wspólnie zrobić jak najdalszy wybuch z C4? Najdalszego fraga z C4. Na YouTubie widziałem, że najdalszy frag z C4 podczas rozgrywki był ponad 3000 metrów. My postaramy się dzisiaj pobić ten rekord. Powiedz mi, jak sądzisz, Szaku, czy też wysokość zbudowania się w górę i po skosie ma znaczenie? Nie. Jak ty byś był na przykład na dole, rozumiesz? No. A ja bym wybudował się w niebo i wtedy jak najdalszy kraniec mapy. Może mieć to znaczenie? Tak, pewnie ma. Ale dawaj chodź na ten, na moczary. Mhm. Będzie najlepiej. O, launchpadzika mam, czyli od razu będę mógł sobie fajnie, szybko powrócić. Dobra. Trochę wiesz co mnie denerwuje, że lamy dają tylko po 200 w tym trybie. Już tyle się zbiera szybko. Hej. Wiesz co? No. Może zajmiemy się na razie tym, że ty na przykład będziesz szukał C4, a ja zajmę się budowaniem. No dobra. Bo zanim znajdziemy te C4, znając życie, troszeczkę czasu minie. Dokładnie tak. Dobra. Mam skrzynkę. A tu sru C4 z pierwszej. Nie, jednak Kevik. Dobra, lecimy. Nie ma dalej. Tak pięknie. Nie ma lekko, dokładnie. Lekko nie będzie. No właśnie. Lekko nie będzie. Okej, okay, sobie Keviki wypiję. Dobra. Nie wiem po co, ale sobie wypiję. Może przeżyję ten wybuch. Co, tyle ci tam nawciskam, że nie ma takiej opcji. Powiedz mi. Burza się nie zamyka, nie? Więc, czyli za granicą zamyka. Mapy... Co godzinę. No co godzinę. Znaczy, nie co godzinę. Raczej po godzinie. Po godzinie. No, dokładnie. Mam... C4? Mam. No co ty mówisz? No to pięknie, dobra. To w którym kierunku się budować? Jak myślisz? Z... Zacząłem na mapie, zobacz sobie 10J. Widzisz, gdzie ja jestem? 10J? No, może tam się budować. Można spróbować. Okej, ja sobie zrobię taką rampę jak najdalszą. Jeżeli byś widział lamę. No właśnie widzę i idę je zbierać, żeby mieć ten. Dobra, launchpadziki, nie? No. Ja będę musiał przewieźć się później do ciebie na rozdroża rupieci. O kurczę, przecież to będzie z 5 minut trwało, jak nie lepiej. Ale kto będzie musiał się przebiec? Jeden z nas tutaj zostanie. No. A drugi tam poleci. Co ty będziesz leciał? Ja chyba będę. Kurczę. Musimy. Dobra, pierwszy zróbmy tak. Postawmy we dwoje most. Jeden. Tak. Postawmy tam C4 i jeden zostanie. Dobrze mówię? No. Tak, tak musimy to zrobić, bo inaczej jak tak, to zrobimy? Tak, tutaj jeden zostanie, a drugi musi tam lecieć i wysadzić, jak na koniec. Chyba po skosie będzie najdalej, co nie? Mhm. Ja teraz, tam znaczyłem, gdzie będzie. Teraz się zastanawiam, czy przypadkiem nie powinniśmy wziąć jeszcze jakąś jedną osobę. Ale dlaczego? No na przykład już tam biegła stanąć, nie? Znaczy, ale to ten. Ktoś z nas musi mieć, jak się nazywa. To do wybuchu, nie? Żeby C4 wysadzić. A! Przecież. No. Co ja gadam. Ale na przykład mógłby w innym kierunku na przykład no mapę tam, stanąć. No. Dobra, jeszcze tylko jakieś cegłóweczki sobie zbiorę. Dobra, sprawdźmy. Dokładnie, muszę się udać. W tym kierunku trochę. O, 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 i tak o po skosie iść, dobra. W sumie mam zaznaczone na mapie. Jestem mega ciekaw, jak można daleko wyjść poza mapę. No, właśnie na ratowaniu świata. Mhm. Poza mapę jakieś, nie wiem, 8 kratek, czy tam 5, to cię zabija automatycznie.
No tak, tak, tak. Więc, a tutaj z tego co wiem, to po prostu ograniczenia i to wszystko. Pamiętasz akcję z wózkiem? Pamiętam akcję z wózkiem. No. Kto nie widział akcji z wózkiem, niech wbije na kanał. Pewnie gdzieś tutaj w karcie wam się teraz wyświetla film. Możecie sobie obejrzeć akcję z wózkiem. Dobra, powiem ci tak, akcję z wózkiem. No, dawaj. Już mi się prawie drzewo kończy. Ty lecisz za mną, tak? Znaczy idę teraz tam po ciebie, no. Dobra, dobra, dobra. Mogliśmy jednak jeszcze jedną osobę wziąć, aby robił dla ciebie, u ciebie jako szofer wózka. Tak. Byście wózkiem polecieli, by było łatwiej. Tam. Dasz mi jumpady. Dobra, ja polecę, troszeczkę teraz w tą stronę. Cyk, cyk, cyk. No i chyba jestem, wiesz co? Widzę granicę. Widzę granicę mapy. Do góry trzeba budować. No, trzeba będzie jeszcze do góry zbudować. Wyszedłem poza granicę mapy. Raczej na razie poza kreskę na mapie, ale granicę mapy widzę już. U mnie wyglądasz jak Jezus, który chodzi po wodzie. Tak? No. Dobra. Może jak ta jaszczurka, która biega po wodzie. Tak. Bo się nie załadowały te podłogi, na których tam stoisz. Nie. Dobra. No ci powiem, że jak masz full matsów, to daleko, daleko możesz zajść. No. To ja jeszcze mam, to ci dam. Dobra, dobra, super. Jeszcze kawałeczek. 300. O, już prawie widzę końcówkę. Kurde, kawał drogi. Nie spodziewałem się, że można tak daleko wyjść, wiesz? Wow, 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 dobra. 100. 80, 70, 60, 50, 30. 9. I koniec. I jesteśmy przy granicy kosmosu. To jest granica kosmosu. Stary, ja cię... O Jezuniu, gdzie ty jesteś, kumplu? Kumpel biegnie, czekaj. Lecą strzały do ciebie? Nie. Dobra, czekamy na szaku. Laps. Dobra, w końcu przybiegł mordeczka. Stary, postaw jeszcze tutaj trochę. Okej, okay. Wyrzuć mi wszystkie matsy. Poczekaj, może zginiesz, żebyś nie zginął przypadkiem. Wyrzuć mi matsy. Dam ci kolego jeszcze tak. Dwa mam, patrz. Dwa jumpady mam dla ciebie. Czekaj, mogę przejść. No właśnie chciałem zobaczyć, co tam będzie, jak przejdziesz. Weź dwa jumpady masz tutaj. Chyba strefa normalnie cię zabije. Sprawdźmy. Co jest za granicą kosmosu? Ale że po 10? Po 10 aż bije? Ty. Ale mam genialny pomysł. Dać ci jumpada? Czekaj. Lecisz, lecisz! Run, Forest, run! Aha, myślałem, że jeszcze dalej biegniesz. Daj mi tę czwórkę. Masz, bandaż jeszcze. I to sprawdzi. Ej, dobra, to jeszcze bardziej na maksa, bo dobra, dobra, koniec. Mam jeszcze dwa C4, nie? Czyli możemy zbudować się do góry na maksa. Ale jedno C4 ci nie zabije. Mam dwa C4. Ale nie wiem, czy dwa, kurde, cholera wie. Ej, tak będzie powyżej trzech. Teraz mi chodzi o to, czy jest kwestia, czy wysokość ma znaczenie do odległości jeszcze. No ma, bo to po ukosie wtedy pójdzie. Będzie miało, nie? To co, stawiamy tu jeszcze piramidę do góry. Co tu? Nie wiem, dawaj wyżej, co to? Chyba do góry, nie? Całkiem jeszcze wyżej. Pa, pa. Czekaj, dobra, ja to ten zrobię, bo za dużo masów marnujesz. Czekaj, czekaj. Ja muszę mieć na powrót, chodź. Ale masz lunchpada na powrót. A, tak chcesz zrobić? Muszę do góry przecież się podbudować. A dobra, no faktycznie, to jest najlepszy. Najlepszy patent. Racja. Balustrada ta strażacka. Rurę tylko do środka wstawić. Zapomniałem o tym, że tak można budować przecież. Grać w ratowanie, to się buduje. No dokładnie, dokładnie. Wbijajcie na kanał Szaku TV, jeżeli ktoś lubi grać w ratowanie świata. Różne ciekawe konkursy, można wygrać na jednak turno o mocy 106. Dodatkowo grabarze. Grabarze, o i grabarze. Ponadto grabarze. Rzeźniki, Faral mówi na to rzeźniki, dokładnie. A więc tak, gościu, kumplu. No. Czyli będziemy musieli znowu C4
poza strefę wyrzucić kawałek. Chamsko na rekord, tak idziemy, tak? A, no. No dobra. Kurde, już mi się w głowie kręci. Okej. Okay. Chcesz macy? Nie. To coś jest nie tak? To już ten. Ty, jak stąd fajnie to wygląda wszystko. Dobra, masz i tak mi rzucić wszystkie, jakie tu masz. Tutaj będziemy stawali już? Starczy? Ta. Daj mi wszystkie, jakie masz, tylko nie pod te ściany. A! Faktycznie, dobra. Źle pomyślałem. Dobra, daj macy mi, daj mi macy. Ty masz. Wiesz co mam jeszcze, kumpel? No. Pułapkę. Najdalsza. Nie ma chyba, nie? Z ilu metrów pułapką fragujesz? Jest. Jest? Chyba no. Chcesz C4? Masz. Czy ty zostajesz, a ja biegnę? Jak chcesz. To może ty zostań, ja pobiegnę, co? I zrobię to sobie jako lapsik na odcinku. To daj mi te C4. Okay. Ty właśnie. Daj mi bandaża. Dobra. Masz jeszcze tu bandaż? Wiesz, jeszcze na Hama bardziej można wiesz co zrobić? No. Że ty tam kawałek widzisz za strefę. I nie no, jak ja mogę rzucić? Zginę, tak? Bo wiesz jak ty, dobra, to inaczej, dobra. To ty no. Nie widzisz za strefę, ale ty pójdziesz, jak będziesz budował, to pod ukos w dół, koło wody być. Tak, ja będę budował jak najniżej, no racja. Przecież ty dobra. Po to zbudowałeś się do góry, ja na dół, no. Dobra, trzymaj. Dobra. Lunch pada zaraz trzeba postawić. Czekaj, jeśli to jeszcze to zeta. Ja rzucam C4. To teraz ty musisz biec, gościu. Tak? No tak. A ty nie, że ty wysadzisz? Ej, ty, bo ja tego wyrzucić nie mogę. Nie, ale jest debil. No mówiłem. Dobra, moi drodzy, podejście numer 2. Jesteśmy przy granicy kosmosu, tym razem na A1. I teraz to ja będę podkładał bomby. Magiku, postawisz jeszcze tam jakąś planszę? No nawet tu blisko. Czy jeszcze kawałek dalej chcesz? Mam aptekę jak coś, nie? Chodź szybko. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tylko błagam, nie przyciśnij tego w przypadek. Sześć. Dobra. To co, ja się leczę? Trzymaj. Ja się leczę. Daj mi aptekę, ja ci dam to. Dobra, w sumie na drogę się przyda, jack. Dobra, teraz ciśniemy na lapsie z rozdróż rupieci aż na mokre moczary. Ja dziękuję. No to w drogę. Tylko nic nie próbuj, Farel. Dobra, nic nie będę próbował. Jestem przy granicy. Biegam kratkę jeszcze za granicę, co? Poczekaj. To co, stary? Za chwileczkę zaczynamy. Moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę. Piszcie w komentarzu, jak typowaliście, jaka odległość będzie mniej więcej. Ja stawiam, że z 7000, a ty Magik? 5600. Ja równe 7000. To co? Wbiegasz i mów kiedy? Wbiegam. Jestem. BUM! Jest! 4506 metrów. 4506 metrów. Sądziłem, kurczę, że jednak ta mapa będzie troszeczkę szersza. To czyli ona ma... To nie jest taka duża. Nie jest taka duża. Gdybyśmy jeszcze odjęli... te mosty, co my zbudowaliśmy, to mi się wydaje, że z 2000 metrów. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, podziękujcie w komentarzu znowu Szakowi TV za to, że był mięsem armatnim w tym odcinku. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Dziękuję, Szaku. Trzymajcie się. No, dzięki. Cześć. Yo.